Rozmowa dnia, Michał Adamski, dzień dobry, witam Państwa. Już w piątek na ekrany kin w całej Polsce wchodzi film Karbala, opowiadający m.in. o wydarzeniach z kwietnia 2004 roku. Polscy i bułgarscy żołnierze stoczyli wtedy z rebeliantami bitwę o utrzymanie strategicznego budynku w tym irackim mieście, ratusza i siedziby policji. Gościem rozmowy dnia jest generał broni Edward Gruszka, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych obecnie, a wówczas przed 11 laty dowódca polskiej brygady w Karbali. Dzień dobry, panie generalne. Dzień dobry, panie redaktorze. Film dobry, promowany jest hasłem, że jest to obraz, który przywraca pamięć o najnowszych polskich bohaterach, ujawnia kulisy operacji w Iraku. Czy w pańskim poczuciu wydarzenia z kwietnia 2004 roku rzeczywiście były zapomniane? One zasługują na szersze upamiętnienie, przekazanie opinii publicznej? No, panie redaktorze, cieszy to, że będzie film o Karbali, będzie film o operacjach poza granicami kraju. Myślę, że brakuje nam tego typu filmów. Ja osobiście brałem udział w tej operacji, w kilku innych i tym bardziej jestem zainteresowany, co zobaczymy. Nie miałem okazji tego filmu do tej pory obejrzeć, w związku z tym z wielką ciekawością będę uczestniczył w projekcji tego filmu. Tak, uważam, na pewno ten film jest potrzebny i po 10 latach już o pewnych rzeczach można szerzej mówić. Myślę, że wywoła to ocenę, no i rozmowy, podsumowanie tej operacji. Czyli wtedy, krótko po tych wydarzeniach, nie mówiono o tym, co się tam działo w szczegółach specjalnie? Dlaczego? Myślę, że nie było takiej atmosfery, żeby specjalnie nie mówić o tym, ale Wojsko Polskie, jak pamiętamy, w tym okresie czasu było uwikłane w wiele operacji na terenie całego świata. Irak trwał, rozwijał się, ta operacja była operacją w toku. Ja osobiście po paru latach znowu trafiłem wtedy do Iraku, potem Afganistan, wiele różnych operacji i myślę, że to było powodem, że my jako wojskowi oczywiście o tym pamiętaliśmy, na gorąco wyciągnęliśmy wiele wniosków. Te wnioski skutkują teraz fantastyczną armią pod względem sprzętu, wyposażenia, organizacji, ale chyba nie było wtedy jeszcze atmosfery, czasu, żeby tak dogłębnie te sprawy podsumować. Obronę City Hall, bo tak nazywano ratusz w Karbali, tak, nazywa się wręcz największą bitwą z udziałem polskich żołnierzy po II wojnie światowej. Czy słusznie pańskim zdaniem? Myślę, że to ocenią historycy, natomiast ja uważam, że w tym okresie, w którym ja brałem udział w dwóch operacjach w Iraku, no rzeczywiście było dużo potyczek, dużo kontaktów bojowych z przeciwnikiem, ale ta chyba urasta do takiej jednej z największych. A czy największa, to myślę, że to historycy na ten temat nam odpowiedzą. Film w dużej mierze pokazuje to, co się wtedy działo z perspektywy żołnierzy, którzy byli tam na miejscu, którzy bronili ratusza. Jak wyglądało to z pańskiej perspektywy dowódcy? Czy rzeczywiście była to heroiczna obrona tego miejsca? Tak. W tym okresie stanęliśmy przed dylematem, co robić. Przyjechaliśmy do Iraku na misję stabilizacyjną, a w pewnym momencie doszło do nas, że jesteśmy w misji z elementami ataków terrorystycznych, wymuszania pewnych działań, a tutaj w okresie powstania tak zwanej Armii Mahdiego, no mieliśmy do czynienia z typowymi działaniami wojennymi, gdzie no większość dywizji, moja brygada, nie tylko dywizja polska, ale praktycznie można powiedzieć wszystkie wojska od Bagdadu aż do Basry, no, stanęły przed dylematem działań zbrojnych typowo wojennych. W tej pierwszej fazie były to działania typowo obronne, bo byliśmy wszyscy zaskoczeni tym, co nas tam spotkało. Natomiast tak to żołnierze po paru dniach, po paru tygodniach, ściągając dodatkowe siły, wzmacniając siły ludzi, sprzęt, wydając dodatkowe rozkazy, operacja przerodziła się w operację ofensywną. No, jak wiemy, tutaj powstanie zostało rozbite. A wróćmy jeszcze do tych wydarzeń kwietniowych. Czy były jakieś przesłanki, że może dojść do takiego zmasowanego ataku? Czy polscy żołnierze byli przygotowani choćby pod względem wyposażenia, sprzętu, broni? Na początku, jak przyjąłem obowiązki dowódcy brygady, nie było takich symptomów. Był jeden taki duży, potężny atak samobójczy w poprzedniej zmianie, gdzie można powiedzieć, jedna z baz została kompletnie rozbita. Jeden z batalionów stracił zdolność bojową do działań, ale nie przewidywaliśmy, że może dojść do takich działań na taką szeroką skalę, jak powstanie, z którym mieliśmy do czynienia. Byliśmy głównie przygotowani do misji stabilizacyjnej. To wynikało
z naszego wyposażenia, struktury organizacyjnej, zadań, jakie żeśmy wykonywali. No i w pewnym momencie stanęliśmy przed potężnym dylematem, co z tym fantem zrobić. Działaniami poprzedzającymi obronę City Hallu było wielka religijna uroczystość w Karbali, tak zwana Ashura, gdzie szyici przygotowywali całe miasto do wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Myśmy w tym też uczestniczyli i takie pierwsze symptomy pojawiły się właśnie w Ashurze w marcu, kiedy przeprowadzono 7 wielkich zamachów samobójczych w Karbali, zabijając ponad 100 pielgrzymów, raniąc potężne ilości. Także był to taki sygnał, że sytuacja zmierza w niezbyt dobrym kierunku. Panie generale, a czy przypomina pan sobie, jak pan zareagował, kiedy zaczęły spływać meldunki, że rozpoczął się ten atak? Jakie były pańskie decyzje, jakie były rozkazy? Było to zaskoczeniem dla nas wszystkich. Oczywiście, jeżeli coś się dzieje, jeżeli w środku nocy, bo to było w środku nocy w mieście, w którym są zupełnie wygaszone światła, spokój, nic się nie dzieje, naraz wybuchają potężne walki. Słychać wybuchy artylerii, moździerzy, prawda? Zaczynają spływać meldunki. No, doszliśmy do wniosku, że coś się niedobrego dzieje. Oczywiście nawiązałem łączność z dowódcą dywizji. Okazało się, że to nie tylko Karbala, ale praktycznie każde miasto, każdy duży obiekt ochraniany, broniony przez nas w strefie dywizji przekazywał te same meldunki. Potem się potwierdziło, że to samo się dzieje u Brytyjczyków, u Amerykanów od nas na północ. Także byliśmy wszyscy niezmiernie zaskoczeni, nie wiedzieliśmy, o co chodzi. No i że tak powiem, z dołu zaczęły spływać meldunki od policji, od Gwardii Narodowej Irackiej, że coś się dzieje, wzywano pomocy. Do mnie telefonował osobiście generał Abbas, dowódca policji na poziomie prowincji Karbala, prosząc po prostu o niezwłoczną pomoc, o niezwłoczne wsparcie. No nawet mówiąc, że to pewne ostatnie godziny albo minuty ich żołnierzy, którzy bronili City Hallu. No i wtedy podjąłem decyzję. Odpowiadaliśmy między innymi za bezpieczeństwo ludności irackiej, za bezpieczeństwo policji, tej tworzącej się Gwardii Narodowej i moja decyzja wysłania takiego skromnego plutonu sił szybkiego reagowania z mojego stanowiska dowodzenia. To była odległość gdzieś około 800 metrów, ale miałem duszę na ramieniu, bo nie znałem skali, wielkości tego powstania, ilości bojowników. Nie miałem pewności, czy w ogóle tam dotrą. Panie generale, nasza rozmowa powoli dobiega końca. Ta bitwa zakończyła się bez strat po polskiej stronie, zakończyła się zwycięstwem, ale chciałem zapytać, jak pan patrzy na to, co dzieje się dzisiaj na Bliskim Wschodzie. Czy nie ma pan poczucia, że ten wysiłek został zaprzepaszczony, może coś zostało niedokończone, że dochodzi teraz do takiego chaosu w tym rejonie świata? No tak. Irak i w ogóle cały region jest przepięknym regionem. W Iraku się można zakochać pod względem kraju, flory, fauny. No przepiękny obszar. Chcę powiedzieć, opuszczając Irak jako Polacy, jako dowódcy brygad, dywizji, zostawiliśmy, można powiedzieć, o wiele stabilniejszy region, niż to teraz wygląda. W chwili obecnej widzimy, że na terenie Iraku inne siły przejęły, że tak powiem, panowanie. ISIS objął w tej chwili obszar, który specjaliści porównują do wielkości Wielkiej Brytanii. Myślę, że to jest wynik błędów przede wszystkim polityków irackich, no, którzy dopuścili do powiedzmy tarć wewnątrz państwa między sunnitami a szyitami, ale nie tylko, również między Kurdami a powiedzmy ludnością arabską. No i ambicje polityczne. I to wszystko razem się skumulowało i mamy sytuację taką, a nie inną. A jak to się zakończy, tego nikt nie wie. Wiemy, jak zakończyła się bitwa o City Hall. Od piątku przypominam w kinach film Karbala, który opowiada między innymi o tych wydarzeniach, a w rozmowie dnia opowiadał o tym świadek, dowódca polskiej brygady w Karbali, generał broni Edward Gruszka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Kolejna rozmowa dnia już jutro.